Stalowy Piotr za jedyne 25 tysięcy złotych nabył wrak myśliwca, który ma pełnić funkcję wizytówki firmy. Kolosa trzeba przetransportować na bazę, więc nie obejdzie się bez rozbiórki. To nie jest prosta robota, a ekipa nie ma pojęcia, jak się do niej zabrać. Dziś mam nie farta. Chłopaki, smutna wiadomość. Liczyłem na to, że kogoś załatwię, kto nam doradzi, jak rozbierać te skrzydła, no ale niestety. Musimy sobie poradzić sami. Ja nie wiem, czy stalowy od nas za dużo nie wymaga. My nie jesteśmy cudotwórcami. Ktoś nie idzie, to przecina tym młotkiem, ale wiesz. Jakby stalowy jak będzie podchodził, to nie wal. No nie. Będziemy to demontować bez... Ej, Zbyszek, stój! Stój. Przecież nie miałeś tego ciąć. Mówiłem, żeby się rozkręcał. Ale to nie daje się odkręcić w ogóle, ani jedna śruba. No to nawet tej lispy nie ruszę w ogóle. Ja no nie mogę odkręcić, to muszę zaślipować łby, no nie? Z tych śrub. Dobra, lepiej na razie zostaw to, bo zniszczysz. Jesteśmy, można powiedzieć, w lesie. Za chwilę podjedzie nisko podwoziówka, dźwig, koszty lecą. No jest problem. O wstydzie przed moim bratem Sławkiem w ogóle nie chcę nawet wspomnieć. Panie Piotrze, chyba coś mam. Zadzwoniłam do mamy, chyba to jest coś związanego z człowiekiem, który tutaj chyba stawiał ten samolot, więc mógłby pan może pomóc. Super. Tak? Zaraz dzwonię. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam pytanie. Dostałem telefon tutaj od znajomej. Mówiła, że żeście tutaj składali ten samolot. Byłaby taka możliwość, żeby pan podjechał dzisiaj do tego samolotu i pokierowałby pan moich ludzi, żeby mogli rozebrać ten samolot? Za 10 minut wyjeżdżam. Dobra, czekamy przy samolocie. Dziękuję. No, do widzenia. Do widzenia. No, panowie, udało się. Jak fachowcy będą, pokażą nam, co mamy rozebrać, co odkręcić, śrubkę, gdzie, co, jak, to może i nam się uda. Nie będziemy dwa dni pracować. Jak nie będziemy tak filozofować nad tą robotą, to rozbierzemy za godzinę. Jak będziemy filozofować, to jeszcze 3 dni będziemy tu siedzieć na tym CPN-ie. Można powiedzieć, że jesteśmy uratowani, bo inaczej szef by nas chyba powiesił. Na szczęście fachowcy mieszkają nieopodal i w ciągu 20 minut zjawiają się na miejscu. Dzień dobry. Witam. Macie 5 moich ludzi do dyspozycji. Powiedzcie mi, jaka kolejność prac będzie przy tym samolocie? Tutaj nie możemy skrzydeł odciągać od kadłuba. Musimy przeciągnąć tam do przodu. Na twardy grunt. Rozumiem. Proszę was, żebyście się tych dwóch panów słuchali, jak rozbierać, bo nie złożymy tego samolotu u nas na bazie, jak coś popierdzielicie.